Szanowni Państwo, najnowsze badania wykazały, że 9 na 10 Europejczyków uważa, iż bezrobocie jest najważniejszym problemem, z którym muszą się obecnie zmierzyć rządzący na szczeblu krajowym i europejskim. Publiczna pomoc w znalezieniu pracy nie zawsze jest skuteczna. Z jednej strony mamy liczne oferty od pracodawców, z drugiej brak pracowników z odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami. W takim przypadku pojawia się potrzeba przekwalifikowania się, czy też stworzenia miejsca pracy dla siebie. Nie jest to łatwe ani szybkie, ale uwierzywszy w swoje możliwości, można dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej założyć swój pierwszy własny biznes. Problem bezrobocia dotyka najbardziej młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy oraz osoby po 50 roku życia. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej w Polsce potencjał osób powyżej 50 roku życia jest wyjątkowo słabo wykorzystywany. Odsetek pracujących Polaków w grupie wiekowej 55-64 wynosi zaledwie 34%. To jeden z najniższych wskaźników w całej Unii. Komisja Europejska naciska szczególnie na nasz kraj, by dzięki unijnym programom skierowanym do osób dojrzałych w 2020 roku doprowadzić do poziomu ich zatrudnienia w wysokości 50%. Wśród polskich emerytów aktywność zawodowa wynosi średnio 12%, jednakże aż 60% deklaruje, że chciałoby powrócić do pracy. Często obawy przed nowymi wymaganiami, jakie stawia dzisiejsza rzeczywistość, czyli powszechną informatyzacją, sprawiają, że ludzie ci nie podejmują już nowych wyzwań zawodowych. Moje doświadczenia wynikające ze współpracy ze słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku dają mi nieco inny obraz seniorów. Uważam, że ich energia, zapał, chęć do pracy nad sobą i rozwijania swoich umiejętności oraz zdobywania wiedzy mogą być przykładem dla ludzi młodych. Co więcej, ilość i entuzjazm poznawczy słuchaczy, z jakimi spotykam się na wykładach i innych spotkaniach, zadziwia nie tylko mnie, ale i wykładowców studiów dziennych, którzy nie dostrzegają tego typu zjawisk wśród studentów. Z unijnego programu Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 skorzystało w Polsce w grupie wiekowej 50+ ponad 200 tysięcy osób, w tym 77 tysięcy bezrobotnych. Dzięki szkoleniom i wsparciu co druga osoba odnalazła pracę, a ponad 10 tysięcy osób otrzymało dotację na założenie własnej firmy. Te liczby pokazują, że takie programy mogą zmienić na lepsze życie tysięcy Polaków. Powinniśmy pamiętać, że nauka nie kończy się wraz z opuszczeniem szkoły, ale powinna trwać przez całe życie. Gratuluję organizatorom cennej inicjatywy, a wszystkim uczestnikom życzę żywej debaty i owocnych wniosków. Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego, Lidia Geringer, Deutenberg.